Świat dusz jest ogrodem Jezusa. Spodobało się Panu Bogu stworzyć wielkich świętych, których można porównać do lilii i do róż, ale stworzył także tych najmniejszych, którzy są fiołkami i stokrotkami, jak słońce oświeca najwyższe cedry i każdy najmniejszy nawet kwiatek. Tak dobry Bóg troszczy się o każdą duszę z osobna, jakby nie miała sobie równych na ziemi. Doskonałość polega na tym, by czynić Jego wolę, by być tym, czym On nas chce mieć. Zawsze pragnęłam być świętą, ale kiedy porównuję się ze świętymi, stwierdzam nieustannie, że różnimy się niczym niebotyczna góra i zagubione ziarenko piasku. A przecież się nie zniechęcam. Mówię sobie, że Bóg nie dawałby mi pragnień nierealnych. I mimo, że jestem tak małą, ja mogę dążyć do świętości. Powinnam tylko znosić siebie taką, jaką jestem, ze wszystkimi swoimi niedoskonałościami. Pragnęłam jednak znaleźć jakiś sposób dostania się do nieba, jakąś małą drogę, bardzo prostą i bardzo krótką, małą drogę, zupełnie nową. Żyjemy przecież w świecie wynalazków. I nikt już nie musi wchodzić na górę po stopniach schodów. Z powodzeniem zastąpiła je winda. Ja chciałam znaleźć taką windę, która uniosłaby mnie aż do nieba. Szukałam. Szukałam i znalazłam. Jak matka pieści swe dziecię, tak i ja was pocieszać będę. Przy piersi was poniosę i na swych kolanach będę was kołysał. I jeszcze, kto jest maluczki, niech przyjdzie do mnie. Windą, która uniesie mnie aż do nieba, będą ramiona Jezusa. A do tego wcale nie muszę stawać się wielką, wręcz przeciwnie. Powinnam pozostać małą, stawać się coraz mniejszą. Moje pierwsze wspomnienia. Pełne są uśmiechów i najczulszych pieszczot. Spodobało się Panu Bogu otaczać mnie miłością i nią też wypełnił moje małe serduszko. Bardzo kochałam moje siostry, mamusie, tatusia. Okazywałam im tę czułość na tysiące sposobów. Niektóre z nich były dość dziwne. Mamusiu, tak bardzo bym chciała, żebyś umarła. No przecież sama mówiłeś, że trzeba umrzeć, żeby pójść do nieba. Tatusiowi też nieraz życzyłam śmierci. W napadzie gorącej miłości. Po raz ostatni ucałować swoją biedną mamę. Nie pamiętam, żebym wtedy bardzo płakała. Nikomu nie mówiłam o swoich najgłębszych uczuciach. Wszyscy byli tacy zajęci, że widziałam i słyszałam rzeczy, które na pewno radzi byliby przede mną ukryć. W pewnej chwili znalazłam się naprzeciwko wieka trumny i chociaż miałam wtedy dopiero 4,5 roku i nigdy przedtem tego nie widziałam, to przecież poznałam. Byłam taka mała, że musiałam stanąć wysoko, wysoko na paluszkach, żeby zobaczyć je całe, a ono było takie duże i takie smutne. Maria, Paulinka, Leonia, Celinka i ja patrzyłyśmy na siebie z rozpaczą.
Celinka rzuciła się na szyję Marii i zawołała: teraz ty będziesz moją mamusią, a ja powiedziałam: moją mamusią będzie Paulina. I po śmierci mamy moje usposobienie zmieniło się całkowicie. Dotąd radosna i skora do zwierzeń, stałam się nagle nieśmiała i zbyt przewrażliwiona. Nie mogłam znieść towarzystwa obcych ludzi. Naturalną wesołość odzyskiwałam tylko w gronie najbliższych, a przecież otaczano mnie serdecznością. Nieustanną i najbardziej delikatną. Co rano przychodziła do mnie Paulina i pytała, czy już oddałam swoje serce Panu Bogu, a potem ubierając mnie opowiadała mi o nim, a później u jej boku mówiłam pacierz. A po śniadaniu następowała lekcja czytania. I pierwszym słowem, jakie potrafiłam sama przeczytać, to było niebiosa. Po lekcji biegłam do belwederu, niosąc tatusiowi swoją kokardę i stopnie. Każdego ranka szłam z nim na spacer. Nawiedzaliśmy Najświętszy Sakrament, codziennie w innym kościele. I tak też po raz pierwszy weszłam do kaplicy Karmelu. Tatuś powiedział, że tam, za tymi chórowymi kratami, modlą się zakonnice. A mnie nawet do głowy nie przyszło, że za 9 lat ja będę między nimi. A za najpiękniejsze uważałam te dni, kiedy mój kochany król zabierał mnie, swoją małą królewnę, na wieś, na ryby. Bardzo kochałam wieś, kwiaty i łąki. Oczywiście i ja próbowałam coś złowić na tę swoją małą wędkę, ale wkrótce lądowałam na ukwieconej łące i moja myśl zatapiała się w gorącej modlitwie. Pewnego dnia jasny błękit wiejskiego nieba zasnuły ciemne chmury i rozszalała się burza. Jakaż ja byłam zachwycona. Sam Pan Bóg był przy mnie w całej swojej potędze i mocy. I tylko tatuś był innego zdania. I mimo, że obarczony wędkarskim ekwipunkiem, i mnie, swoją małą królewnę, niósł na plecach. Tatuś. Tatuś. Nie mogłabym wtedy nawet pomyśleć, że i on. Siedziałam właśnie w oknie mansardy wychodzącym na ogród, zajęta swoimi radosnymi myślami, gdy nagle zobaczyłam jakąś dziwną postać. Ten ktoś szedł tak jak tato, miarowym krokiem i tylko był o wiele bardziej pochylony, a głowę miał owiniętą jakąś materią w nieokreślonym kolorze i nie mogłam rozpoznać twarzy. Pomyślałam, że wrócił pewnie wcześniej z podróży i chce mi zrobić niespodziankę. Tatusiu, tatusiu, zawołałam. Ale on nie odpowiedział. Szedł dalej tym swoim miarowym krokiem i sądziłam, że teraz zobaczę go po drugiej stronie wysokich drzew. Ale prorocze widzenie zniknęło. I chociaż trwało tylko chwilę, to moją duszę opanował jakiś nadnaturalny lęk. Zwierzyłam się kiedyś Paulinie, że chciałabym zostać pustelnikiem i odejść z nią na odległą pustynię. Powiedziała, że jest tego samego, co ja zdania, tylko poczeka, aż podrosnę. Może to było powiedziane żartem. Ale mała Terenia wzięła to zupełnie serio. Jakież było moje zdziwienie, gdy usłyszałam nagle Paulinę w rozmowie z Marią. Mówiła o swoim rychłym wstąpieniu do Karmelu. Wtedy jeszcze nie rozumiałam, co to znaczy Karmel.
Wiedziałam tylko jedno. Stracę swoją drugą mamę. I to doświadczenie zdawało się być ponad moje siły. Choroba, na którą zapadłam, pochodziła zapewne od szatana, chcącego zemścić się na mnie za to wszystko, co wkrótce miała mu odebrać nasza rodzina. Tatuś dał nam mszę do Matki Boskiej Zwycięskiej, a ja chciałam mu powiedzieć, że będę zdrowa. Będę... Ale tutaj już nic nie mogły zdziałać złudne pragnienia. Tutaj potrzebny był cud. Cud ten uczyniła Matka Boża Zwycięska. W niedzielę podczas nowenny mszy świętych jej figura stojąca w moim pokoju zdała mi się tak piękna jak nigdy dotąd. Jej czarujący uśmiech przeniknął mnie do głębi duszy, a po twarzy spłynęły mi dwie wielkie łzy. Powracałam do życia. Powracałam do życia. Są rzeczy, które po otwarciu tracą swój aromat. Są myśli tajemne, których nie sposób przełożyć na język tej ziemi. Jakże słodki był dla mej duszy pierwszy pocałunek Jezusa. Czułam się kochaną i sama mówiłam: kocham cię na zawsze. Już dawno Jezus i mała Teresa spojrzeli na siebie i zrozumieli się, ale teraz to już nie było spojrzenie. To było zjednoczenie. Teresa zniknęła jak kropla wody w głębinach oceanu. Pozostał tylko On, Jezus. On był królem. Mistrzem. Krótko po mojej pierwszej komunii świętej odprawiłam rekolekcję przed bierzmowaniem. I naprawdę nie pojmuję, dlaczego nie przykłada się większej wagi do tego sakramentu miłości. Ja zostałam bardzo starannie przygotowana i czekałam jak apostołowie na zesłanie Ducha Świętego. Wierzyłam, że dopiero od tej chwili stanę się w pełni chrześcijanką, a na moim czole już na wieki pozostanie znak krzyża nakreślony ręką biskupa. I tego dnia otrzymałam moc znoszenia cierpień. I rzeczywiście już wkrótce zapadłam na jakąś straszliwą chorobę skrupułów. Każda myśl, każdy najprostszy czyn były dla mnie powodem do niepokoju. Wszystko to musiałam zwierzać Marii, łącznie z najgłupszymi myślami na jej temat. A kiedy to z siebie wyrzuciłam, miałam na chwilę spokój, ale wkrótce moje męczeństwo zaczynało się od nowa. Życie jest twym okrętem, a nie twym mieszkaniem. Życie jest twym okrętem. Życie jest twym okrętem. Kiedy Maria, tak jak Paulinka, wstąpiła do Karmelu i nie miałam już komu zwierzać się na ziemi, zwróciłam się ku niebu. Wzywałam moje rodzeństwo, moich czworo aniołków, którzy mnie tam w górze poprzedzili i wtedy wreszcie fale pokoju zalały moją duszę. A ja zapragnęłam spotkać ich jak najszybciej w niebieskiej ojczyźnie. I wtedy też bardzo usilnie starałam się pracować nad swoim charakterem. Ale byłam w domu najmłodsza. Nie miałam żadnych obowiązków, byłam zupełnie niesamodzielna. No czasem zdarzyło mi się pościelić łóżko w naszym wspólnym z Celinką pokoju albo wnieść jej kwiaty przed nocą, ale niech żeby Celinka nie zauważyła albo zapomniała podziękować. Chociaż czyniłam to podobno jedynie dla Pana Boga, burmuszyłam się i płakałam. W ogóle moja kapryśność była już zapewne nieznośna dla najbliższych, bo kiedy zrobiłam komuś z nich przykrość, płakałam.
A kiedy przestawałam płakać z powodu winy, płakałam dlatego, że przedtem płakałam. I nie pomagały żadne perswazje. Dniem, w którym otrzymałam łaskę mego pełnego nawrócenia, mojej dojrzałości, było Boże Narodzenie. Wróciliśmy właśnie z pasterki, miałam to szczęście przyjąć Najświętszy Sakrament. Cieszyłam się, że jak zwykle znajdę wedle starego zwyczaju na kominku zaczarowane buciki pełne prezentów. Szłam właśnie do góry, żeby zdjąć kapelusz, gdy nagle usłyszałam głos taty. No, całe szczęście, że to już ostatni raz w tym roku. Jest już za stara. Już miałam się rozbeczeć, gdy nagle nowonarodzony Jezus odmienił moje serce. Powstrzymałam łzy, zeszłam na dół i radośnie przyjęłam prezenty. Tato i Celina nie mogli uwierzyć w tę moją nagłą odmianę, a ja już na zawsze odzyskałam moc duszy, którą straciłam po śmierci mamusi. Od tej nocy pełnej światła zaczął się trzeci, najwspanialszy, najbardziej obfitujący w łaski nieba okres mojego życia. Jezus zechciał ze mnie uczynić rybaka dusz. Poczułam pragnienie tak żywe jak nigdy dotąd, pracy dla nawrócenia grzeszników, poświęcenia dla innych z zapomnieniem o sobie i poczułam się naprawdę szczęśliwa. Pewnej lipcowej niedzieli wysunął mi się z modlitewnika obrazek przedstawiający Jezusa na krzyżu. Z jego boskich rąk krew spada kroplami na ziemię i nikt jej nie zbiera. Zapragnęłam trwać w duchu stóp krzyża i zbierać tę boską rosę, aby ją potem wylewać na duszę. Właśnie wtedy usłyszałam, jak rozmawiano o wielkim zbrodniarzu Prancinim. Został skazany na śmierć za potworne zbrodnie i nic nie wskazywało na to, że okaże skrucha. Ja zapragnęłam, żeby się nawrócił, żeby się ukorzył przed Bogiem. Ale sama niewiele mogąc, ofiarowałam Bogu wszystkie zasługi Jego Syna, skarby Kościoła Świętego. Prosiłam Celinkę, aby dała nam szef tej intencji, a sama ufałam niezłomnie nieskończonemu miłosierdziu. I w dzień po egzekucji przeczytałam w dzienniku La Croix wiadomość. Prancini wstąpił na szafot bez spowiedzi. Już miał położyć głowę, gdy nagle odwrócił się. Wziął z rąk kapłana krucyfiks i po trzykroć ucałował Chrystusowe rany. A potem poszedł przyjąć miłosierny wyrok tego, który powiedział, że w niebie będzie o wiele większa radość z jednego nawróconego grzesznika czyniącego pokutę, niż z 99 sprawiedliwych, którzy pokuty nie potrzebują. Otrzymałam znak, o który prosiłam. Jak mówi święty Jan od krzyża w swojej pieśni, nie miałam innego przewodnika ani światła, prócz tego, które płonęło w moim sercu. Ono prowadziło mnie pewniej niż światło południa na miejsce, gdzie oczekiwał mnie ten, który znał mnie doskonale. Tym miejscem był Karmel. Ale zanim dane mi było odpocząć w cieniu tego, którego pragnęłam, musiałam przejść jeszcze wiele doświadczeń. Przecież wołanie Boże było tak silne, że mogłabym się przedzierać przez płomienie, żeby pozostać wierną Jezusowi.
Paulina była moją orędowniczką. Maria robiła wszystko, żeby się przeciwstawić memu wstąpieniu do zakonu. Uważała, że jestem za młoda. Celince nie chciałam powiedzieć. Byłyśmy z sobą tak zżyte. A przecież, gdy się dowiedziała, stała się powiernicą moich walk i cierpień, ale jak powiedzieć tacie? Tacie, jemu, który już złożył ofiarę z trojga swoich starszych dzieci. Na to wielkie zwierzenie wybrałam zesłanie Ducha Świętego. Błagałam apostołów, aby wstawili się za mną, aby podpowiedzieli mi słowa, którymi powinnam się posłużyć. I otrzymawszy ojcowskie błogosławieństwo, wierzyłam, że teraz już bez trudu ulecę do Karmelu. Ale przełożony zakonu i ksiądz biskup nie wyrazili zgody. A my? My pojechaliśmy z pielgrzymką do Rzymu prosić samego Ojca Świętego. Arcyciekawa podróż, zachwycające wieczne miasto. Stąpałam po tej samej ziemi, co święci apostołowie, przesiąkniętej krwią męczenników. Kiedy znalazłam się u stóp Ojca Świętego Leona XIII, pocałowałam jego pantofel. On podał mi rękę, lecz zamiast ją ucałować, zawołałam tylko: Ojcze Święty, dla uczczenia Twego jubileuszu pozwól mi wstąpić do Karmelu w wieku lat 15. Zanim jednak dane mi było zobaczyć otwierające się przede mną bramy błogosławionego więzienia, musiałam wiele przecierpieć. Boże Narodzenie spędziłam po świeckiej stronie karmelitańskiej kraty, a pierwszego dnia Nowego Roku otrzymałam listowną decyzję matki Marii Gonzagi. Miałam wstąpić dopiero po Wielkim Poście. Rzuciwszy ostatnie spojrzenie na moje ukochane Buissonne, to urocze gniazdko mego dzieciństwa, którego już nigdy nie miałam zobaczyć, uściskawszy najbliższych, odebrawszy ojcowskie błogosławieństwo, poszłam. Poszłam, by wstąpić na górę Karmel. Wszystko mnie tu zachwycało. Najświętszy sakrament wystawiony w półmroku chóru, mała cela, w której miałam zamieszkać. Mówiłam sobie: na zawsze jestem tutaj. I moja radość nie miała minąć wraz ze złudzeniami pierwszych dni, o nie. Życie karmelitańskie zastałam takim, jakiego oczekiwałam. Cierpienie wyciągało do mnie ramiona, a ja rzuciłam się w nie z radością, wszak po to tu przyszłam. Ratować duszę, a przede wszystkim modlić się za kapłanów. Odprawiłam spowiedź generalną, coś, czego nigdy dotąd nie czyniłam, i wciąż brzmią mi jeszcze w uszach słowa ojca spowiednika. W obliczu Boga Najwyższego, Najświętszej Marii Panny i wszystkich świętych oświadczam, że nigdy dotąd nie popełniłeś grzechu śmiertelnego. Nadszedł nareszcie dzień moich obłóczyn. Byłam przyjęta przez kapituły. Oczekiwanie było bardzo długie, ale jakże radosne było święto. Nie brakło niczego, niczego, nawet... Zawsze marzyłam, aby tego dnia natura, tak jak ja, przyoblekła się w biel, ale było ciepło i szaro i nie miałam żadnej nadziei. Tymczasem po wspaniałej ceremonii, uściskawszy po raz ostatni mego ukochanego króla, wróciłam do klauzury i pierwszą rzeczą, jaką dostrzegłam w krużganku, był mój mały, różowy Jezus,
który uśmiechał się do mnie wśród kwiatów i światła. A za nim wirdarz był biały jak ja. Jakaż to delikatność Jezusa. Uprzedzając marzenia swojej małej oblubienicy, podarował mi śnieg. Śnieg. Ten dzień był bez wątpienia dniem triumfu dla mojego ojca i mogę go porównać z wjazdem Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową. Ale tak jak u naszego boskiego mistrza, tak u ojca jednodniowa chwała poprzedziła bolesną mękę i już w miesiąc później ojciec pił z kielicha najbardziej gorzkiego, najbardziej upokarzającego choroby psychicznej. Zrozumiałam teraz tamten sen. Widziałam naprawdę tatusia, jak szedł pochylony wiekiem, niosąc na swej twarzy, na swej siwej głowie znak chwalebnego doświadczenia. Jak oblicze Jezusa było zakryte podczas męki, tak twarz Jego wiernego sługi została zasłonięta w dniach cierpienia. O uwielbione oblicze Jezusa! Jedyna piękności, która zachwyca moje serce. Zechciej wyryć we mnie swoje boskie podobieństwa, abyś, patrząc na duszę swej małej oblubienicy, samo siebie widzieć mogło. W dniu mojej profesji byłam już sierotą i mogłam w całej prawdzie mówić Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Ale w przeddzień rozpętała się w mojej duszy taka zawierucha, jakiej dotychczas nigdy nie znałam. Dotąd nie powstała mi w myślach choćby najmniejsza wątpliwość co do mego powołania, a przecież teraz czułam, że ono jest urojeniem, mrzonką. Zdało mi się nagle, że oszukuję przełożonych, że idę drogą, na którą nie jestem powołana. Ja widziałam całe piękno życia w Karmelu, a przecież szatan wzbudził we mnie pewność, że ono jest nie dla mnie. Czułam i słyszałam tylko jedno. Ja nie mam powołania. Nie mam powołania. To wyznałam ze wstydem mistrzyni nowicjatu, to ten akt pokory wzbudził ucieczkę szatana. I rankiem 8 września moją duszę zalały fale pokoju. I w tym pokoju przewyższającym wszelki umysł złożyłam moje śluby wieczyste. Boże, wybieram wszystko. Wszystko, czego Ty chcesz. Jakże wielka jest potęga modlitwy. Można by rzec, że jest jak królowa, która ma zawsze dostęp do króla i może otrzymać wszystko, o co poprosi.
dla mnie modlitwa nie jest jakąś formułką napisaną na daną okazję, nie, jest jasnym wejrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości, zarówno w radości, jak i w cierpieniu, jest wreszcie czymś wielkim, nadprzyrodzonym, czymś, co jednoczy moją duszę z Jezusem. Bardzo kocham wspólne modlitwy, bo wtedy czuję, że żarliwość moich sióstr dodaje się do mojej. Ale kiedy zostaję sama, to rozmyślanie tajemnic różańcowych jest dla mnie gorsze niż stosowanie narzędzi pokutnych. Nie mogę skupić myśli. Czasami mój umysł ogarnia taka oschłość, że nie mogę z niego wykrzesać jednego aktu skierowanego ku Bogu. Wówczas bardzo powoli, bardzo powoli odmawiam Ojcze Nasz, a potem pozdrowienie anielskie i te modlitwy karmią moją duszę. A prosić Maryję to nie jest to samo, co prosić samego Pana Boga. Ona nas dobrze zna i wie, którą z naszych próśb zanieść przed Jego tron. Ona wie, co to jest cierpienie. Cierpiała wiele. W podróży, zimno, upał. Wielokrotnie pościła. Tak. Maryja wie, co to jest cierpienie. W ogóle, myśląc o życiu Najświętszej Rodziny, myślę nie to, co się zwykle uważa, na przykład, że dziecię Jezus, ulepiwszy ptaszka z gliny, ożywiło go swym tchnieniem. No nie, nie. Jezus nie miał czynić cudów niepotrzebnych, przecież gdyby tak było, to znaleźliby się w Egipcie cudem tak łatwym, tak prostym dla Boga. Ale nie. W ich życiu działo się wszystko zupełnie zwyczajnie, tak jak w naszym. Jezus nie chce, abym upominała się o to, co do mnie należy. Ponieważ nie posiadam niczego. Dóbr ziemskich wyrzekłam się ślubem ubóstwa i nie mam powodu się skarżyć. Jest w naszym zgromadzeniu pewna siostra, która ma talent do drażnienia mnie na każdym kroku. Jej sposób bycia, zachowanie, dobór słów, wszystko to drażni mnie w najwyższym stopniu. I żeby nie ulec tej odruchowej antypatii, postanowiłam traktować ją jak kogoś mi najbliższego i nie poprzestawałam tylko na modlitwie za tę siostrę. Starałam się czynić jej rozmaite przysługi, a kiedy szatan prowokował mnie, żebym odpowiedziała jej zbyt ostro, ja zmieniałam temat i uśmiechałam się najmilej, jak potrafiłam. Naprawdę, nieraz zachowywałam się jak dezerter. Bo ucieczka jest moim środkiem ostatecznym, aby nie ulec w walce z samą sobą. Jezus sam działa we mnie i im bardziej jestem z Nim zjednoczona, tym bardziej kocham wszystkie moje siostry. Kiedy szatan podsuwa mi przed oczy błąd tej czy owej siostry, mniej dla mnie sympatycznej, wówczas ja myślę sobie: chwileczkę. Zobaczyłaś tylko jeden jej upadek. A może ona odniosła wiele zwycięstw, tylko je przez pokorę ukryła. Nie sądźcie,
abyście nie byli sądzeni. Być Twą oblubienicą, Jezu. Być karmelitanką. Być matką dusz w zjednoczeniu z Tobą, to wszystko powinno mi wystarczyć. A przecież czuję w sobie jeszcze inne powołania. Powołanie doktora, kapłana, męczennika, misjonarza. Jezu, dlaczego nie zachowujesz tych bezmiernych pragnień dla dusz wielkich, dla orłów szybujących w przestworzach? Ja jestem tylko małym ptaszkiem, który ufnasz do zuchwalstwa, chce się wpatrywać w swoje boskie słońce i kiedy chmury moje przesłaniają i zdaje mu się, że nie istnieje już nic oprócz otaczających go ciemności, to jest dla niego chwila radości doskonałej. Trwać. Trwać mimo wszystko. Jezu, zamieniłabym się w nicość, gdyby Twój boski wzrok nieustannie nie darzył mnie życiem. Ja wiem, że Ty umiłowałeś nas do szaleństwa. Jakżeby moja ufność mogła mieć granice? Jakżeby moje serce nie miało wyrywać się ku Tobie? Ja wiem, że wielcy święci stawali się dla Ciebie szaleńcami, a będąc orłami dokonywali czynów wielkich. Ja jestem tylko małym ptaszkiem. I moim szaleństwem jest ufność. Ufność, że zlecę ku słońcu miłości na skrzydłach samego boskiego orła. Miłość zawiera w sobie wszystkie powołania. Miłość jest wszystkim. Obejmuje sobą wszystkie czasy i wszystkie miejsca. Jednym słowem jest wieczna. Moim powołaniem jest miłość. Jak geniusz Krzysztofa Kolumba pozwolił mu przeczuć istnienie nowego świata, chociaż nikomu się o tym nawet nie śniło. Tak i ja mam przeczucie, że zamieszkam kiedyś na innej ziemi. Zamieszkam z Tobą, Jezu. Patrzyłam niedawno na lampkę, której knot zaledwie się tlił. Podeszła do niej zakonnica, odpaliła świecę i od tej świecy zapłonęły wszystkie inne całego zgromadzenia. A ja pomyślałam sobie, któż może się chełpić swoimi uczynkami, przecież od tej małej lampki, zaledwie tlącej się lampki, można byłoby zapalić cały świat. A nam się tak często zdaje, że łaski i światła Boże otrzymujemy od błyszczących świec. A skąd te świece mają swój blask? A może mają go właśnie dzięki modlitwie duszy małej, pokornej, nikomu nieznanej, zaledwie się tlącej? Jak dobry jest dobry Bóg, jak dostosowuje doświadczenia do sił, które nam daje. Wielki post. Mogłam zachować z całą jego ścisłością. Nigdy dotąd surowości Karmelu nie było mi tak słodkie, ani ja nie byłam tak silna. Wielki piątek, poczuwany przy grobie pańskim aż do północy, wróciłam do celi i nagle, ledwo położywszy głowę na poduszce, uczułam jakiś gorący strumień, który wzbierał we mnie aż do ust. Było ciemno i nie mogłam sprawdzić, co to jest, ale pomyślałam, że może
że umieram. Ja nie umieram. Ja wchodzę w życie. Cieszyłam się wówczas z wiarą tak żywą, tak jasną, że myśl o niebie napełniała mnie szczęściem absolutnym. Nie mogłam uwierzyć, że mogą istnieć bezbożnicy zaprzeczający istnieniu nieba. Tego nieba, w którym sam Bóg chce być ich wieczną nagrodą. A jeśli to czynią, to wyłącznie wbrew swojemu wewnętrznemu przekonaniu. Wkrótce ciemności otaczające moją duszę stały się tak wielkie, że nie mogłam już odnaleźć obrazu mojej ukochanej ojczyzny. Zdało mi się nagle, że te ciemności szydzą ze mnie głosem bezbożników. Marzysz o wiecznej światłości, o ojczyźnie napełnionej cudownym aromatem, o posiadaniu stwórcy tych wszystkich wspaniałości. Naprzód! Naprzód na śmierć, która da ci nie to, czego oczekujesz, ale noc! Noc jeszcze głębszą, noc nicości! Szatan jest przy mnie, nie widzę go, ale go czuję. Ściska mnie żelazną ręką, spycha w zwątpienie, a ja... Nie mogę się modlić. Nie mogę się modlić. Mogę tylko patrzeć na Najświętszą Marię Pannę i powtarzać: Jezus, Jezus. Wybrzmię dziadą. Ileż mi potrzeba odwagi, żeby zrobić znak Krzyża Świętego. Jakże się trzeba modlić za konających. Jakże potrzebna jest modlitwa komplety. Procul recendant somni ad noctium fantasmata. Wybaw nas od widziadeł nocnych. Jezus jest jedyną moją miłością. 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 Śmierć przyjdzie po mnie, ale sam Pan Bóg. Śmierć nie jest widziadłem, przerażającą zjawą. Śmierć jest rozłączeniem ciała i duszy. Jest więc tym i tylko tym,
Dlaczegoż miałabym się bać rozłączenia, które połączy mnie z Bogiem na zawsze? Pod wieczór życia stanę przed Tobą z pustymi rękami, bo nie proszę Cię, Panie, abyś liczył moje uczynki. W Twoich oczach czas jest niczym. 1000 lat jest jak jeden dzień i potrzebna Ci tylko chwila, aby przygotować mnie do stawienia się przed Tobą. Pragnąc, aby całe moje życie było aktem miłości doskonałej, składam siebie jako ofiarę całopalną dla Twojej miłosiernej miłości. Pragnę, mój umiłowany, za każdym uderzeniem serca, niezliczone razy powtarzać tę ofiarę, aż rozproszą się cienie i będę mogła ponawiać wyznanie mojej miłości wiekuistym twarzą w twarz.